Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w trzecim odcinku z Remold Alpha 16 Hardcore SK, oczywiście wersja piąta, Jewel. Ostatnio ten, kurde, Mega Badger, to jest, kurde, nie wiem, jak on jest, shop, to nie jest shop, ten co ma taki, wiecie, jak się to nazywa, to zwierzę? Shop to jest raccoon, z tego co kojarzę, no właśnie, kurde, z takim tym, nie? To jest masakra jakaś. Że to jest masakra, ten koleś to zwierzę to masakra i to, że nie pamiętam. Natomiast kochani, ustawiłem tutaj ten Steel Hand Assembling Workbench. Policzyłem, że tu jest 8 równo. Zazwyczaj mają po 3, więc tu się zmieszczą jeszcze 2 elegancko. 1 i 2, tylko to krzesło jest, kurde, źle. Chyba, że to krzesło będzie mogło też w tamtą stronę jakby służyć. Także ten piec będziemy chcieli postawić i to dość niedługo, z tego względu, że będziemy chcieli przetapiać różne minerały właśnie, żeby były użyteczne na potrzeby tworzenia kolejnych ciekawych przedmiotów. Nie wiem, czy to czy rozwalenie tego to wystarczy. To jest sandstone. Tu dengera, z tego co wiem, nie ma, ale to jest granit, więc to nam jakoś nie pomoże specjalnie. Tu kolejne wieże, znaczy wieże. No można gdzieś tutaj, nie wiem, walnąć, powiedzmy tu. Pozabierać to wszystko. Gdzieś tu na środku może. Tu mam oczywiście, to jest z gliny, ale jakoś z gliny nie chciałbym robić, to też niestety. No musielibyśmy ewentualnie szybko zresearchować tak zwany stone cutting, który był gdzieś tu na początku, bo to jest jako pierwsza umiejętność. Tu. No, także przerzucimy się trochę na to, żeby móc robić, ale też chyba, co to by się stało? Coś cię w szyję dziebnęło. Dobra, to jest chęt, ale wydaje mi się, że możemy zrobić tak czy inaczej mechanizmy. Do until you have. Bo to jest tak, ogólnie rób do 50, potem zrób przerwę, jeżeli będzie 10, to rób znowu do 50. Tak mi się wydaje, że to na tym to polega. Komponenty. Aha, to nam mówi, że gdzieś w pobliżu jest ten statek, który możemy się wybrać. On jest aż tu. My jesteśmy po tamtej stronie. Wow, daleko tu jesteśmy. Dobra. Natomiast chciałbym, żeby ewentualnie ktoś tu jeszcze, jak będzie miał chwilę, researchował, bo mamy za mało osób do tego. Tutaj troszkę tych. 9. Konio był w naszej strefie, mamy mało mięsa, więc został zaznaczony. No nie? Aha. Czyli tak patrzę, że dwa razy dostał i zero ran. Trochę amunicji mamy, ale też nie jakoś tak specjalnie dużo, więc nie chciałbym jej zużywać. No, szkoda konia, ale patrzę na niego bardziej jak na środek naszego przetrwania. No ale cóż.
Także to jest to, make components, mechanizmy, a kabelków na razie nie potrzebuję, bo mamy sporo ich. I trochę tutaj elektronik komponentów mamy. Aha, spoko. Nagle się wszystko wyciszyło. Nie działają turbiny wiatrowe, natomiast będzie łatwiej trafić, ponieważ wiatr nie będzie znosił kuli aż tak. Co powiem ci szczerze? Aha. Że mogłabyś wziąć te bloczki. Wydaje mi się, że to może wystarczyć. Ten element. 5 z bloków jest. Tu mamy 9, to jest 28. Potrzebujemy 60. Wydaje mi się, że starczy. No, żeby stworzyć piec, który oczywiście będzie napędzany przy pomocy jakiegoś tam węgla albo czegoś. No ale dobra, special foods, co to robi? Jakieś dziwne rzeczy, ale nie będziemy tego robić teraz. Konwersja. Aha. Krematorium, można robić tutaj glinę. Ale tego nie potrzebuję, ale wiem, że będę potrzebował. Tak, tego, ale wydaje mi się, że to już na wyższym poziomie, jak będziemy potrzebować, bo tu jest w miarę ciepło, 30 stopni, znaczy na zewnątrz jest 25, więc nie dziwota. 79%. Ale chodzi o to, że powinniśmy wynaleźć, kurde, dlaczego, gdzie są wszyscy? Dlaczego ten research? Co jest na pierwszym miejscu? Flick, doktor. No, ten research musi być tutaj dla walizy, bo to. Nie zajdziemy. Nie do zimy potrzebuje mieć już kurczę prąd. Prąd i ciepło zimno, nie? Znaczy, niby mamy tutaj ten stove, tak zwany piecyk. Możemy go po prostu zasilać jakimś drewnem, którego mamy pod dostatkiem, ewentualnie węglem, chociaż wolałbym nie, bo węgiel jest potrzebny do produkcji prochu, który jest potrzebny do produkcji amunicji, która jest potrzebna do przetrwania, żeby ewentualnie odpędzić drapieżniki inne, tudzież najeźdźców, tego typu motywy. Minor break risk. Szkoda, że tutaj nie ma nigdzie właśnie. Tu jest najbliższy chyba Steam Geyser. Chodzi o to, żeby mieć prąd w miarę dobry i tani. Właśnie kurde, nie widzę. Ewentualnie, jeżeli to jakoś pójdzie sensownie, można by zrobić tutaj, to też sandstone'u, najpierw tamtego potrzebuję, żeby ktoś zrobił to. Nawet nie wiem, czy nie tu wstawię, no, tu by było dobre, ale jakieś takie to za duże jest. Wow. Wow. Wiesz co? Idź, że tak powiem, się lecz. Bo kurde, dostałeś i to tak. Ale nie, spoko. To będzie brus z tego. A to chyba niedaleko nawet. No, dlatego Arctic Foxa wolałem, nie ten. Nie zaznaczać do polowania. Gotowanie ważniejsze, ale to są chyba tylko siniaki, no nie?
Także tak, tutaj nic złego się z tym nie stanie. Możesz sobie zjeść elegancko. Masz przerwę. Wydaje mi się, że działa ten system. Tu. Tylko musimy faktycznie więcej, nie wiem, popolować na zwierzęta albo coś. Bo te łóżka też pewnie sporo dają. Im lepsze łóżko, tym lepiej. No, mamy trochę amunicji. 600 tutaj. Ten research. Ten research jest bardzo, bardzo ważny. Stone cuttingu. Aż się odzwyczaiłem od tego, ponieważ w normalnej wersji Rimworda stone cutting już na tym poziomie mamy, nie? W sensie, jeżeli wybierzemy sobie crash landing scenariusz, to już tam zaawansowanie technologiczne jest na takim poziomie, że z automatu dostajemy. No właśnie coś tak widziałem, że przebiegło, ale gdzie? Ten tu. Byście się tak nawzajem zabili, to by nie było źle. Tak popatrzę tutaj po tych miejscach. Może będzie jakiś świeży trup. Stone cutting mamy, super. Zatem to jest to. Wood planki. No właśnie, nie wiem, czy tu będę mógł postawić. Wydaje mi się, że tak. I tutaj make stone blocks. Wydaje mi się, że zrobimy, żebym zrobił na razie z samych sandstone'ów. No i tak, żeby mieć, nie, tyle, powiedzmy. Dwieście pięćdziesiąt. Coś takiego. Sandstone'y powinny być tu w jakiejś odległości sensownej. Chociaż ich nie widzę zbytnio. Tu są. No. Także to wstrzymamy. Zabrane to zostało, ale to nie szkodzi. Wszyscy śpią. Wydaje mi się, że teraz powinniśmy mieć... Albo nie, jeszcze nie. Jeszcze raczej nie będziemy mieć. Godzina 5 rano, 6. O której wy wstajecie? O 9 dopiero. Wydaje mi się, że mogę dać bardziej o 7 robotę. Tu, a tutaj ewentualnie jak ktoś będzie zmęczony, to sobie pójdzie spać. Co powiecie na to? Jedzą, jedzą, jedzą. 4 trochę za mało na posiłek. Chciałem tu pomóc. Grzybki, grzybki. Tutaj trochę ranne to były. Ranne. Spodniszczone. Sporo mięsiwa. I git, zwłaszcza, że to się jakoś specjalnie nie psuje. Impreza. No taka impreza, że jedna osoba chyba, tak? Dwie. Trzy. Spoko. Pytanie, czy ja tu potrzebuję jakieś drzwi w tych miejscach? Wydaje mi się, że nie. Jak się najesz, to oddaj. W miarę blisko. Biwersy. Powiem szczerze, że biwersy jakoś mnie specjalnie nie martwią, chociaż zobaczcie, jak to leci. Po prostu je tak
zabić wszystkie jakimś, kurde, nie wiem, specjalnym cheatem, ale jeżeli się, kurde, zaatakuje, bo chciałem tutaj wysłać kogoś pojedynczego, jeżeli się zaatakuje tutaj jednego, to mogą się rzucić wszystkie. Nie wiem, czy po prostu nie. No właśnie, on jest teraz. Super. Wiesz co? Nastawisz to, baby. Chodź tu. Ty strzel stąd. No, im bliżej, tym lepiej. A będziemy mieć... Nie, nie! Zabierz jednego, idź. No, ale przynajmniej jakieś mięsiwo będzie. Tak mi się wydaje. Walisa, ty zrobiłaś dobrą robotę, więc idź. Karen śpi. Reszta niech zabierze. Patrzę tu, konsumujesz. Super, zanieś. Super, zanieś. Bo nam zjedzą, nie? Resting, sleeping. O kur! Wiedziałem, że to się tak skończy. I to tak... dość daleko od domu. No. Fuck. Uciekaj. Gdzie my się tu, kurde, spotkamy? Tak, żeby cię zabić. To co to jest? Tu jest kamień. Karen. Fucking shit z tobą. Pierdzielony gnoju, ale przynajmniej jakieś uniki. Trzaskasz. Dobra, everybody. Stań sobie tu i przeładowywuj już, bo nie ma na to czasu. Ty masz pistolecik. Fuck. How about, żebyś strzelił do niego. Jak tu uciec? Pierdzielony. Ja pierdzie... A masakra. Jak Karen się czuje?
prawej stopy nie masz i nie masz szczęki. Super. Co za pierdzielone gówno. A wiedziałem, kurde, że będzie z tym problem. I teraz straciliśmy stopę. U Karen. Co za masakra w ogóle. Co ty robisz? Konsumujesz. Wiesz co, wszystko spoko, ale nie masz szczęki i się zaraz wykrwawisz. No. Tu jest potrzebna większa pomoc. Jeżeli o to chodzi. No. Niedobrze. Ale mamy to przynajmniej. Karen. A ty niesiesz. A tutaj tego. Dobra. Wiesz co, Karen. Kurde. Co ty możesz robić? Masz na czwórce crafting. Wiesz co? Weź na razie craft i może zostań tu. Żebyś nie łaziła z tą stopą. Gdzieś daleko. Nie wiem, posprzątaj czy coś. Zamiast nosić. No. Bo to będzie bardzo złe. Food. No. Nie ma szczęki. To się trochę słabo je, nie? No. Także gdzieś ewentualnie faktycznie tutaj bądź. W pobliżu. Pokrawdź. Dobra, mamy to. Super. Dzięki temu Steel Aloe można robić w ilości sporej. Nie, i parę innych rzeczy. Kawałek statku spadł. I super, no nawet niedaleko. Też się przyda. Fuel. No, jakiś sprzątando, delikatne. Żeby było miło w miarę wszystkim. Ziemniaczki mamy, super. Nie wiem, czy zdążę. Bo to dokładnie wtedy zostało zrobione, ale wydaje mi się, że tak, że na zimę jeszcze jakiś taki kawałeczek, jak zasiejemy, to się złego nic nie stanie. No i dobre posiłki, z tego co widzę, mamy. Wasilia elegancko sieje, powinniśmy mieć. Tylko pytanie, czy na pewno... Czekaj. Tak, to zostawimy sobie w razie czego. Mamy ryż, ale ryż zostawimy sobie na jakieś inne czasy. To do posiania. No i chyba tyle. Bo nie chcę tego faktycznie zużywać jeszcze. Nie wiadomo, co się stanie. O, super. Wszystkie bobry wyginęły. Mogłem ich, kurde, nie brać, no ale... wiesz co, Mitch? Będę potrzebował u ciebie tego gotowania. Muszę się przekręcić w lewo. Smelt items to jest crafting.
Hunt Cook. Butcher Creature będę chciał mieć. To nie widzę. Tu jest Butcher Creature u Mitcha. No właśnie. Bo nie mogę dać na zero, skoro to już jest na jedynce, nie? No właśnie, mogę ewentualnie wszystko dać inne. Na dwójkę. I to powinno jakoś może zadziałać, tylko pytanie, czy to będzie jako jedynka, czy jako dwójka u niego. Będzie jako jedynka. Ale jedynka jako właśnie chyba tu, jak nie ma. Właśnie nie wiem, ile mięsa zostało. Chyba dużo. Z tego skurczybyka wielkiego. No, Karen, sztuczną szczękę będzie trzeba dać, no ale... Ale cóż. Jest godzina druga w nocy. Drugi dzień jesieni. To jest trzy sezony do zebrania. Natomiast, nie no, tu powinno mieć to miejsce, bo są wszystkie futsy, no. No właśnie, kurde. Czemu? Czemu jecie, kurde, surowe ziemniaki, skoro są posiłki? Nawet simple meal'e. Za trzy dni. Karen, do cholery jasnej, kurwa mać, za przeproszeniem. Nie rób nic innego. Aha. Nie mam researcha zaznaczonego i się zastanawiam, o co chodzi. Ale miałem chyba power conversion, no właśnie, infrastructure. No. Wiecie co, to może ja pozaznaczam jeszcze jakieś kolejne rzeczy. Tailoring będę potrzebował na dwójce. Znaczy jako drugie. Training facilities, pemikany, glowstone lampy, passive coolersy. Ale to chyba nie jest aż takie potrzebne, powiem szczerze. No. Coś takiego. Machining. Glassworking. No i tu będziemy szli. W tym kierunku. To jest do wywalenia. Tam może ktoś sobie to zje, może nie. To oczywiście zabieramy. Nie wiem, czy tego gdzieś nie przerzucić już, nie zainstalować, ale i tego nie podłączać jeszcze. Może tu? Tutaj tak jest wszystko podłączone. Czy tu coś będzie stało? Nie mam pojęcia w tym momencie. Wiesz co? Nie mam pojęcia, skąd to się bierze. Skoro mamy mnóstwo tego i nie używamy. Bardziej inny crafting będzie mnie interesował. Sorry, że cię budzę, ale wiesz jak jest. Trzeba to zabrać. Bo nam zeżrą skurczybyki. Dobra, lampka. Vasilia elegancko tutaj robi. Trochę mamy tego, mamy sporo. Dobra, to na razie damy tu. Może ktoś będzie miał chwilkę, to zamontuję, natomiast nie chciałbym tego, żeby to było włączone. Nie ma takiej potrzeby teraz. Na to.
Natomiast furniture. O, masakra. Kto będzie miał chwilkę, to sobie pogra w szachy. To jest zapauzowane tak czy inaczej i dobrze. Tu sobie śpią. Pytanie, ile mamy skór różnego rodzaju? Wydaje mi się, że nawet nie mamy. Czy to się ten psuje? Jakoś nie. Kochaj, 56. Natomiast będziemy potrzebowali więcej. Buckskin. Czy może zrobić faktycznie łóżka lepsze w tym momencie? Wydaje mi się, że tak. Te zostawimy dla jakichś tam, nie wiem, gości albo kogoś. Zresztą gości można by, nie wiem, położyć nawet w tym gdzieś miejscu. Shoddy. Mhm. Tutaj zanieś. Ty masz work tego constructing, nie? Tak. In materials. No, 11. Rom it, rotate away. To niedobrze. No właśnie dlatego, kurde, potrzebuję passive coolera chociażby. Chociaż passive coolera mówiłem, że nie będę brał. No. Dobra, kochani, na tym zakończymy ten odcinek. Za dużo się nie dzieje, ja wiem. Crashbug. On by chciał się dostać tutaj i mi zjeść te. To gnojek, to czekajcie jeszcze. Jeszcze nie kończę tego odcinka. Natomiast no właśnie będzie mi tu próbował jakieś dziwne rzeczy robić. Nazia, super, kurde, wymioty, hitynka, no już prawie ziemniaków nie ma, nie, są jeszcze. Infrastructure. Lamp small coolers. Ok. O to chodziło. Także mógłbym tu ewentualnie small coolersa pierdyknąć i żeby tylko to było włączone jako... Tylko z czego to jest zrobione? Stein, no właśnie. Cooler. Wydaje mi się, że to powinno wystarczyć. Dokończ proszę. Bo to jest ważna kwestia. Tutaj niech ktoś to pstryknie. Tak, żeby to ciutkę dłużej. Nic innego nie chciałbym, żeby było podłączone pod prąd. Bo to i tak 220 W zżera. Osiem, dziewięć, osiem, siedem, sześć. Oczywiście później, jak będzie zimno, no to to wyłączymy, nie? I postawimy grzejnik. Gdzieś, nie mam pojęcia, chyba tu. No i potem otworzymy te drzwi. To będzie dobry pomysł.
Elektronik, komponenty 2 potrzebne, mamy 17, zresztą tam gdzieś do zebrania są. No i teraz mogę kończyć, kochani, także mamy jakiś postęp, minus 1, przynajmniej nam to żarcie się, kurde, nie zepsuje, co mnie bardzo cieszy. I git. No, także research, kurde, leci. Vasilia. Research już na 9, miała na 7. Ostatnio, jak pamiętam. No, także, kurde, nie jest najgorzej. Jeszcze zagramy prawdopodobnie jeden odcinek na tym poziomie trudności. Być może go zwiększymy, bo jak widzieliście, raidów nie było. A co? No a to dobrze, nie? Chciałem jeszcze Special Forces, Smooth, Natural. Nie. Akcesoria. Zone Maker, kontenersy. No, prawdopodobnie zrobię kontenersy właśnie na różnego rodzaju te tutaj, no, skóry. Jade. No i spoko. Coś tu do zabrania jeszcze jest? Tu są do zabrania te oczywiście. Tu chyba nie. No i gdzieś tam, ja wiadomo, jakieś kawałki statków, które będę chciał zostawić na razie jak są gdzieś tam. Przede wszystkim na północy. Bo jak będę miał za dużo na przykład komponentów elektronicznych, tych specjalnych takich, to się rozbestwię, a tak to jak będę naprawdę potrzebował, to sobie przypomnę pewnie o tym. No i po prostu to rozwalimy i będziemy mieć. No, tu jeszcze są. No tu jest sam metal chyba i coś, więc to można rozwalić. Ale te kawałki statków zostawimy. Dobra, kochani, także to był taki jeszcze przejazd po mapie, zobaczyć co gdzie jest. I tyle, kochani. Nie wiem, czy tu się jakoś, kurde, nie ten specjalnie nie zasłonić jakoś, ale wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Wyłącz. To jest bardzo ważna kwestia, żebyś wyłączyła. Karen. No. Nie wiem, czy tu nie zrobimy kolejnego stockpile'a. Coś takiego. O. Wiem, że to dziwnie wygląda, ale tutaj będą naokoła stałe kolejne maszyny. No i w razie czego będzie można się przedostać prawdopodobnie gdzieś tędy, w stronę skały, jakby nam było potrzeba, nie? No. Dobra, kochani. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia, zobaczenia. Pa, pa.